podcast Mitologia Coachingu, Piotr Pilipczuk, trener coachingu, International Coaching Community. Odcinek 27, mit 25. Klient odpowiada za wszystko. Klient odpowiada za wszystko, co jest zależne od niego, czyli tylko za swoją część. Ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje, jakiekolwiek one są. Coach ma jedynie zaprosić klienta do szerokiego badania ekologii podejmowanych przez niego decyzji lub działań. Jako coach nie odpowiadasz za to, co czyni klient, ale możesz odpowiadać za współudział, jeżeli nie zadałeś klientowi pytań prowadzących go do większego zrozumienia, jeśli chodzi o działania, które chce podjąć i ich skutki, blisko lub dalekoterminowe. Coach ponosi współodpowiedzialność za zyskiwanie świadomości przez klienta. Ale co ważne, za swoją samoświadomość klient odpowiada sam. Podobnie jak i ty. Sam odpowiadasz za swoją samoświadomość. W procesie coachingowym klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania, a coach ponosi odpowiedzialność za swoje. Więc działaj tak, byś nie musiał się wstydzić. Wyobraź sobie, że na twoje działanie patrzy ktoś najważniejszy. I wtedy działaj. Ostatecznie zawsze ktoś patrzy. Ale jeśli w to nie wierzysz, to pewne jest, że ty sam zawsze patrzysz na swoje działania. A chyba jesteś sam dla siebie ważny. I pamiętaj, że czasem najlepszym działaniem jest zaniechanie działania. To nie jest łatwe, choć wydaje się bardzo proste. Wiem, że mądre słowa innych ludzi to tylko mądre słowa. Wiem to. Dlatego ponad wszystko słuchaj swojego serca. Ufaj własnej mądrości. A teraz, co z odpowiedzialnością za efekty? Jednoznacznie za efekty procesu coachingowego odpowiada klient. Coach poza wcześniej wspomnianymi kwestiami procesowymi lub narzędziowymi odpowiada jeszcze za należyty dobór zadań coachingowych dla klienta. Zadania są integralną częścią procesu coachingowego, a ich rola jest dosłownie nieoceniona. Właściwie bez zadań coaching nie jest coachingiem. Coaching dzieje się pomiędzy sesjami, a nie w ich trakcie, właśnie dzięki zadaniom. Zadania mają wspierać klienta, prowadzić do uzyskania zamierzonych efektów. Dodam dla formalności, że nawet najlepsze wymyślone przez coacha zadanie nie zadziała, jeśli nie jest wykonywane przez klienta. Jest dokładnie tak samo jak z lekarstwem. Jeśli go nie zażywasz, nie zadziała. Klient sam odpowiada za swoje zaangażowanie. Jeśli nie wykonuje zadań lub wykonuje je częściowo, pobieżnie, to efekt będzie to odzwierciedlał. Również będzie częściowy i nie ma to nic wspólnego z coachem. Coach nie jest policjantem, który biega za klientem i go pilnuje. Jeśli klient oszukuje, to oszukuje samego siebie, a nie coacha. Coach bierze taki wynik, z jakim wraca po zadaniu klient. I z tego miejsca dalej prowadzi proces. Podsumowując, klient odpowiada jedynie za swój efekt, jedynie za siebie oraz jedynie za swoje działania lub brak działania.